Jest ze mną Darek Ożarowski, który jest pracownikiem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ornitologiem, a jednocześnie jest koordynatorem na województwo pomorskie spisu bociana białego. Darku, co to takiego jest ten spis bociana białego? Co 10 lat w naszym kraju i nie tylko, w całym zasięgu występowania bociana białego, organizuje się takie międzynarodowe spisy. Ten jest już siódmy. Pierwszy był w roku 1934. A u nas w Polsce takie wiarygodne dane pozyskujemy od lat 70. właśnie na temat rozmieszczenia bociana białego. I tego typu działania mają na celu poznanie, jaka jest liczebność bociana białego, jak ona się zmienia. Dlatego co 10 lat prowadzi się takie spisy w całym kraju i w całym zasięgu występowania tego gatunku. A kto jest głównym koordynatorem takiego projektu w Polsce? W Polsce koordynuje to Grupa Badawcza Bociana Białego, czyli grupa złożona z ornitologów, którzy specjalizują się w badaniu i w poznawaniu biologii bociana białego. Poszczególne województwa mają swoich koordynatorów, tak jak powiedziałem, w naszym województwie pomorskim ja jestem koordynatorem jako pracownik Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, oddziału tego zespołu, czyli Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, a jednocześnie jako Trójmiejska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Koordynujemy ten spis w granicach województwa i mamy nadzieję, że uda nam się zebrać jak najwięcej chętnych osób do prowadzenia tego spisu w poszczególnych gminach naszego województwa. No właśnie, mówimy o osobach. Kto może wziąć udział w takim spisie? Tak naprawdę mamy w tej chwili około 50% gmin pokrytych, mówiąc w cudzysłowie, przez obserwatorów ptaków. Mówimy o województwie pomorskim, tak? O województwie pomorskim oczywiście, także nie wypadamy najlepiej, bo są województwa w kraju, które już 100% obłożyły swoje gminy. My mamy połowę gmin i każdy właściwie obserwator ptaków, nawet nie zaawansowany, bo przecież bociana białego zna każdy, może wziąć udział w takim spisie. Wystarczy, że zgłosi się do mnie jako do koordynatora. Moje namiary są na stronie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz na stronie Instytutu Ochrony z Krakowa, Ochrony Przyrody z Krakowa, gdzie znajduje się również główna strona tego siódmego międzynarodowego spisu bocianów białych w naszym kraju. Nie ma problemu z prowadzeniem tych obserwacji, ponieważ na tej stronie również dostępna jest instrukcja prowadzenia obserwacji. Ona jest stosunkowo prosta. Są też karty obserwacji do pobrania i po prostu te materiały służą nam później w terenie do pracy, do inwentaryzowania populacji tego gatunku. Do kiedy można się zgłaszać i kiedy tak naprawdę ten spis powinien być prowadzony? Tak naprawdę zgłosić się najlepiej jak najszybciej, żebyśmy wiedzieli, jak tam w naszym województwie kształtuje się, że tak powiem, obejmowanie poszczególnych gmin przez obserwatorów. Formalnie spis według instrukcji powinien się odbyć między 5 a 20 lipca i wystarczy czasami jedna kontrola, ale bardzo ważne jest to, żeby każda osoba, która bierze na siebie jakąś gminę, skontrolowała całą gminę, wszystkie wybudowania, miejscowości, pod kątem występowania oczywiście gniazd bociana białego. Tutaj bardzo przydatne będą oczywiście wywiady z mieszkańcami tych gmin. Wiadomo, ludzie bardzo lubią bociany białe, mają bardzo dużo ciekawych informacji. Poza tym również można sięgnąć do bazy gniazd bociana białego na stronie organizacji Towarzystwa Przyjaciół Przyrody ProNatura. I na podstawie tych wszystkich danych, w oparciu o naszą instrukcję, w oparciu o naszą kartę obserwacji, całą gminę trzeba dokładnie skontrolować. Czasami wystarczy jedna kontrola, jeśli mamy samochód, to gminę da się objechać jednego dnia, jeśli na rowerze, to trzeba czasem przeznaczyć 2-3 dni, ale właśnie obowiązkowo między 5 a 20 lipca, ponieważ to tak jest w biologii bocianów, że w około połowy lipca już młode bociany stoją na gnieździe i jesteśmy w stanie oszacować, jaki jest przychówek, wielkość tego przychówku, sukcesu lęgowego tak zwanego u tych bocianów. Przyjmuje się, że te ptaki, które już stoją na własnych nóżkach, na gniazdach u bocianów, to są te, które już szczęśliwie opuszczą te gniazda. To daje bardzo dobre wiadomości, jeśli chodzi o właśnie przyrost populacji bociana, jak się kształtuje sukces lęgowy bociana białego. Wtedy też wiemy, jeśli taka inwentaryzacja jest zrobiona dokładnie, jaka jest liczebność bociana. I porównując tą liczebność pomiędzy poszczególnymi liczeniami, jesteśmy w stanie określić, czy populacja bociana rośnie, czy też liczebność tej populacji spada i ewentualnie reagować i prowadząc jakieś działania ochroniarskie. Jak słyszeliśmy, spis odbędzie się w lipcu. W
tej chwili mamy drugą połowę maja, zatem czasu zostało niewiele. Ciągle dużo gmin w województwie pomorskim jest nieobstawionych, stąd jeśli ktoś ma ochotę wziąć udział w takim właśnie spisie, to nie jest bardzo wymagające. To się dzieje raz na 10 lat. Następna okazja dopiero w 2024 roku. Zatem jeśli ktoś ma ochotę wziąć udział, to niech jak najszybciej się zgłosi właśnie do Darka. Tu się dowie, które gminy jeszcze są nieobstawione, gdzie można pojechać, dowie się, jak to zrobić. Dziękuję uprzejmie, Darku, za wyczerpujący wywiad, a wszystkich zapraszam na spis bocianów. My jako Ptasia Strefa też bierzemy udział w spisie bocianów, będziemy liczyć bociany w gminie Nowy Staw i również z tego pojawi się na pewno w internecie materiał. Jeszcze raz dziękuję ślicznie, Darku. Dziękuję bardzo i zapraszam. Przyłączajcie się wszyscy chętni do spisu bocianów. Dziękuję. Na zakończenie dodam jeszcze ważną informację. W związku z tym, że w tym roku bociany przyleciały na lęgowiska wcześniej niż normalnie i młode najprawdopodobniej wcześniej wylecą z gniazd, prosi się o wykonanie swoich liczeń w gminach najpóźniej do 20 lipca, a najlepiej do 15 lipca.